Poszedłem na ten wiec, no i z tego wiecu pamiętam, jak biegał ówczesny docent, później profesor Maciszewski. On latał z tubą, bo on był chyba wtedy sekretarzem partii na uniwersytetu i krzyczał z tubą, że ten wiec jest zabroniony. Nikt go oczywiście nie słuchał. No i w pewnym momencie ktoś krzyknął, studenci siadają, myśmy siedli, a naokoło nas stali ci panowie smętni. Wszystko to bez pieka, jak się okazało. No i wtedy zaczęła się już naprawdę akcja, nie weszli bocznymi tymi bramami. I zaczęła się normalna bijatyka z nimi, w której mogę powiedzieć, że uczestniczyłem. Byłem na dość, wtedy byłem sportowcem i zadziorny byłem zawsze, żeśmy się tłukli z tymi. Na drugi dzień się okazało, że jest wiec na Politechnice, więc żeśmy z grupą kolegów pojechali na Politechnikę. To pamiętam aulę Politechniki pełną studentów, okrzyki o kłamstwach, bo tam oczywiście opisali nas jako warchołów łobuzów w gazetach przed Politechniką, jak pamiętam, paliliśmy te gazety i okrzyki były, że tylko Świerszyk nie kłamie, a Świerszyk to była taka gazetka dla dzieci. Jak myśmy się tłukli przed Uniwersytetem Warszawskim i kolumna milicji maszerowała Nowym Światem. Jeśliśmy się chowali po bramach, no to tam jeden z kolegów złapał takiego małego na końcu milicjanta. Tam żeśmy manto sprawili, później pałkę miałem taką białą długą, bo żeśmy ją zabrali. To. Innym razem żeśmy wpadli do mieszkania w centrum Warszawy, tam sprawdzaliciela, oburzeni, że tłuką wszystkich, bo tłukli wszystkich po kolei. Jak już lecieli, to tam ktoś szedł spokojnie, też dostał pałą. I natknęliśmy się na moczara, który nas strasznie ochrzaniał. Myśmy w ogóle, że my nic nie rozumiemy, co my robimy i tak dalej. Więc myśmy pod tym wszystkim musieliśmy nas wszystkich pozamykać każdy, no ale jakoś się udało. Nie? Nie wiedziałem, że jestem Żydem i nie uważano mnie, chyba tak mi się wydaje, tak jak mówi tu kolega, mówi, ale może niektórzy się domyślali, nie wiem tego. Nie zetknąłem się w ogóle z, dla mnie na przykład dworzec gdański jako symbol wyjazdu, to ja się dowiedziałem wiele lat później o tym, że stamtąd wywalali.